W ostatnich dniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął dwie ważne decyzje dla Polski. Pierwsza dotycząca zamrożenia przepisów w dużym uproszczeniu emerytalnych sędziów Sądu Najwyższego, a druga dotycząca objęcia trybem przyspieszonym kolejnych postępowań. Jak pan to skomentuje? Przede wszystkim rzeczywiście ten Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że wcześniejsza decyzja o zabezpieczeniu, właśnie o tym zamrożeniu przepisów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów powyżej 65 roku życia, oczywiście w Sądzie Najwyższym, prezesów, wiceprezesów, no jest mocno wątpliwa. Skoro jest mocno wątpliwa, zabezpieczył w ten sposób, że oczywiście ci sędziowie wracają do Sądu Najwyższego, nie już wrócili do Sądu Najwyższego, mogą orzekać, prezesi, pierwsza prezes Sądu Najwyższego pełnią dalej swoje funkcje i powinni wydawać swoje orzeczenia. Od samego początku tak uważaliśmy, cieszymy się, że ta sytuacja teraz została w sposób jasno określona i potwierdzona. To jest oczywiście początek. No wiemy, że są tryby przyspieszone w związku z innymi pytaniami prejudycjalnymi i mamy nadzieję, że najszybciej jak się to da, czyli jak rozumiem w lutym i w marcu, zapadną orzeczenia, które są bardzo istotne dla nas wszystkich, czyli dotyczące także postępowania dyscyplinarnego i dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy nadzieję, że także z tych zmian bardzo szybko obecna władza się odwróci i no cóż, rozpoczęliśmy proces przywracania praworządności w Polsce. To już jest proces stały i mam nadzieję, że szybko będziemy poznawali kolejne dobre efekty naszego oporu. Naszego oporu, czyli sędziów, ale przede wszystkim ludzi, którzy walczą o praworządność, za co wszystkim Państwu bardzo dziękuję.